Witam, zapraszam na komentarz. Dzisiaj nietypowo zacznijmy od indeksu S&P. Jak pamiętamy, takim wstępnym, dość niepokojącym sygnałem było naruszenie węzła podażowego 1701-1704. No ale w komentarzach wielokrotnie podkreślałem, że indeks utrzymuje się ponad lokalną zaporą popytową Fibonacciego 1671-1674, no co w moim odczuciu świadczyło jednak o pewnej kontroli, jaką popyt posiadał nad przebiegiem zdarzeń. No w tej chwili po wczorajszym wyłamaniu widzimy, jaka jest sytuacja, doszło do zanegowania tej strefy. Teraz ważna będzie reakcja byków. Jeśli szybko wrócimy ponad ten zakres, wydaje mi się, że nie powinno być w najbliższym czasie jakichś dużych kłopotów w sensie wykreowania kolejnego impulsu. Jeśli jednak będzie problem z powrotem ponad ten zakres, wydaje mi się, że dojdzie do konfrontacji w dużo istotniejszym przedziale wsparcia 1642-45. Strefa, jest to tak zwana pierwsza zapora popytowa Fibonacciego z punktu widzenia wykresu w skali dziennej. Ta strefa 71-74 była taką lokalną, krótkoterminową zaporą. Tu już mamy do czynienia z poważniejszym wsparciem, wzmocnionym w postaci tych dwóch przecinających się w pobliżu linii patchworka. Więc zwracam uwagę na ten przedział, ponieważ gdyby i ten zakres ugiął się pod naporem podaży, niejako automatycznie zostałby wygenerowany kolejny silny sygnał zapowiadający kontynuację ruchu korekcyjnego za oceanem. I indeks DAX tutaj bardzo ważną rolę odgrywało w ostatnim okresie zniesienie 88,6. Widać, że dokładnie w tym rejonie, w tej okolicy wypadł punkt zwrotny. Natomiast w tej chwili notowania utrzymują się cały czas ponad wsparciem 8250-66, dla którego ustawiłbym filtr cenowy w postaci zniesienia 113%. To jest poziom 8199. Jego zanegowanie to zapowiedź konfrontacji w przedziale 8117-30-37. I nasz rodzimy WIG20 ważną rolę w środę odegrał średnioterminowy węzeł 2472-82. Okazał się nieprzypadkowym przedziałem, doszło do wzrostu presji podażowej, ale nie na tyle jest to silny wzrost, żebyśmy mogli powiedzieć, że cała ta struktura ruchu wzrostowego została w jakimś stopniu, zaburzona. Więc w tej chwili dopiero taką opinię ja osobiście sformułowałbym po przełamaniu strefy 2398-2402. Bardzo wiarygodny według mnie przedział cenowy, gdzie między innymi wypada 23,6, 38,2, 61,8 kluczowe zniesienia wewnętrzne, więc zanegowanie tej strefy wsparcia w połączeniu z tym punktem zwrotnym w średnioterminowym węźle podażowym, to rzeczywiście stanowiłoby zapowiedź kontynuacji ruchu spadkowego. Więc gdyby doszło do ukształtowania się jakiejś teraz korekty technicznej, to do momentu, jeśli notowania będą utrzymywać się ponad przedziałem 98-2402, to tego typu potencjalną inicjatywę traktowałbym jako zwykły ruch korekcyjny. I na koniec kontrakty, też ciekawa sytuacja, przede wszystkim poziom 2439, jak to dzisiaj pokazywałem na wykresie w skali dziennej, tutaj wypada też zniesienie 68,5 całej Bessy, dość istotna według mnie zapora podażowa, też w okolicy tej zapory doszło do ukształtowania się punktu zwrotnego, a w tej chwili zwróciłbym uwagę na przedział 2386-2390, no i możliwość ukształtowania się jakiegoś krótkoterminowego, intradayowego ruchu typu ABCD bądź XABCD. W każdym bądź razie na razie przewagę zachowuje obu zbyków, a sytuacja w ujęciu intradayowym zaczęłaby się komplikować dopiero w momencie przełamania tego lokalnego węzła 86-90 i w moim odczuciu w takiej sytuacji doszłoby do konfrontacji w kluczowym, eksponowanym rano przeze mnie przedziale wsparcia 2359-64. Oczywiście zanegowanie oporu 2439 to dość silny sygnał zapowiadający kontynuację ruchu wzrostowego. Dziękuję.